tutaj. O, tu se siądę i tu będę przepuszczał zestaw. Mam jedną wędkę, tu nie ma problemu z przepuszczaniem zestawu, tylko parę razy na sucho przepuszczę i zobaczymy, gdzie będziemy stawiać mętę, czy tu, czy tam wyżej. I tu będziemy wypuszczać gdzieś na 30 metr. Wypuszczanka, przepływanka z wypuszczanką na 30 metrze gdzieś będziemy wypuszczać zestaw i zobaczymy, czy uda się coś stąd wyhaczyć. Tam już wiemy, kleń, płotka i jelec, a tu też będę chciał coś zaliczyć, więc zostańcie ze mną i jest w pytkę. Okej, już wiem, gdzie będę stawiał swoje kule. Rzucimy tam. Jeden, dwa, trzy, cztery. I tam postawimy kulę i będziemy wypuszczać gdzieś do 30 metra. Okej. Niech trochę poczekamy. I zostały jeszcze trzy takie kule. Na trzy kule zostało jeszcze. No to zobaczymy. I siedzimy już tutaj. Przepuszczamy parę razy. Jak nie będzie efektu, pójdziemy na stykankę i spróbujemy złowić okonia na te robaczki, które dzisiaj rano zbierałem z chodnika po deszczu. Dobrze. Pierwsza ryba. Zobaczymy, co. No to samo co i tam. Płotka nieduża, ale przepuszczamy zestaw dalej, czekając na jakieś większe rybki. Okej. Te same robaki. I przepuszczamy zestaw gdzieś tak do 20 metra, 20, 25 góra, ale do 20 metra będę wypuszczał, bo tam dalej już jest wypłycenie. Jak puściłem na 30, to już za płytko jest. Do 20 metra, umówmy się, wypuszczam. No i zobaczymy. Pierwsza ryba po zanęceniu jest, więc wypuszczamy zestaw na 20, góra 24 metr. Machaj, będą ryby. Będą. Wędkujemy. Pomarańczowa jakaś ryba. Jaś chyba pomarańczowy. Zobaczcie, drodzy Państwo, co pyszca wyhaczył. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Śliczna. Pierwszy raz złowiłem takiego jazia pomarańczowego. Delikatny haczyk. I widzicie, jest.
A więc, drodzy Państwo, Jaś, Jazia ma 36, 1, koło 36, 7 cm. Piękna, zobaczcie, piękna Jazia, która wróci. Zobaczcie, jaka piękna. Płyń, rośnij, dziewczyno, nie daj się nikomu złowić. Baja i jest w pytkę. Słonko wyszło troszkę, ale wieje, zimno jest dzisiaj. Ptaki śpiewają, a my przepuszczamy dalej zestaw. Kilka razy tu przepuścimy. Jeśli nie będzie przez dłuższy czas jakiegoś fajnego efektu w postaci fajnych rybek, zawijamy się na stykankę i spróbujemy jeszcze złowić okonia. Może nam się uda. Idzionek w pełni zaliczony. I coś chcesz? Taki odpoczynek w pytkę. Wypuszczamy do 24 gdzieś metra i wędkujemy dalej. I jest w pytę. Ok. Dobrze. Zrobimy tak. Tutaj słabiej z braniami. Parę małych płotek, kilka, i tego jazia, czyli złotą rybkę, więc zostało mi trochę nęty, więc wracamy w to miejsce, co my z rana łowili, zanęcimy resztę, trzy kule i idziemy na stykankę stamtąd i tam na stykance skończymy już film. Więc powrotem wracam się w to miejsce, chcę zobaczyć, czy jeszcze uda się coś tu złowić fajnego. Więc widzicie, dużo nie ma. Wędka, podbierak, wiadro, nawet krzesła nie wziąłem. Wszystko, wszystko. I zawijamy się z powrotem. I kilka, zanęcę te trzy kule ostatnie. I kilka razy przepuszczę, jeżeli nie będzie efektu, idziemy na stykankę i będę chciał do dzisiejszego wędkarskiego wypadu zaliczyć jakiegoś okonia. Nawet nie ma, dwie takie nieduże kule, ale rzucimy inaczej. Rzucimy tutaj. Rzucimy jedną tu. Z drugą też tu. Ok. Kilka razy przepuścimy i tak mówię, pójdziemy złowić jakiegoś okonia na zakończenie dzisiejszego wędkowania. Ok, odczekamy trochę i przepuszczamy znów zestaw. Jest pytkę, więc zostańcie ze mną i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze coś fajnego złowić. Zobaczcie, po zanęceniu płotka, ale chcemy złowić jakąś fajną rybkę, czyli większe oklenia albo jazia. Więc przepuszczamy dalej. I tak mówię, kilka przepuszczeń i jeszcze celem na dzisiaj dla mnie jest złowienie jakiegoś okonia. Więc pójdziemy na stykankę.
A teraz przepuszczamy zestaw. Ach, zobaczcie, 15 metr i kolejna płotka, zobaczcie. I przepuszczamy dalej, czyli machaj, będą ryby, będą. Do końca trzymałem 15 metr, 16 może, i od razu uderzenie, więc tak mówię, wyżej zamęciłem i wypuszczam dalej zestaw. Zobaczcie, widzicie? Na żywo ta już trochę mniejsza, no ale wypuszczanka, przepływanka, i to daje efekt w postaci rybek. Wędkujemy. Zobaczcie. Ach, zeszła. Ale nic nie szkodzi. Machamy dalej i przepuszczamy tam 15-20 cm kotokrzaka.
idealnie. O, pierwsza dzisiaj frytka. Zobaczcie, pierwsza fryta, czyli uklejka, płotka, jaś, kleń, jelec. To jest piąty gatunek, czyli uklejka. Dobra, zakładamy świeży towar i przepuszczamy dalej. No i machamy dalej. Przepuszczamy zestaw i łowimy to, co bierze. Okej. Ach, delikatne brania takie są, że nie idzie cało, tylko pyka i pyk i od razu. Nie ma takiego konkretnego przytopienia, tylko pyka. I tak delikatnie je biorą. Letko przynurzy i jak się nie zatnie, wyjdzie. Widzicie, ile to przepuszczeń, cały czas trzeba machać wędą, przepuszczać w tom i z powrotem. No ale jakieś rybki tam biorą. No i czekam na kolejną. Teraz warto byłoby podsypać jeszcze, tylko oczywiście nie mam co. Ale parę razy jeszcze przepuścimy i chcę złowić szósty dzisiaj gatunek. Zobaczcie, przytopiło lekko.
i taka nawet ładna płotka, którą odhaczamy, wypuszczamy i machamy dalej. No i pomału kończą się brania, skończyła się zanęta. Tak mówię, jeszcze raz wartałby podsypać, ale nie ma co, więc jeszcze kilka przepuszczeń i idziemy za okoniem. Chcę złowić szósty gatunek z wody PZW z dzisiejszego wypadu. Jest jelec, uklejka, płotka, jaś i kleń. Pięć gatunków, brakuje okonia szóstego gatunku. I taki mam cel na dzisiaj. Zaliczyć 6 gatunków z jednego wypadu z wody PZW. A czy uda się okonia złowić, zobaczycie sami. Więc ostatnią rybę z tej miejscówki, ostatnią rybę łowię z tej miejscówki i zawijamy się na stykankę. Więc ostatnią proszę rybkę. Okej. Kolejne przepuszczenie za ostatnią rybą z tej miejscówki. Idealnie. Niech przepływa teraz. Jest. To była ostatnia ryba z tej miejscówki. Tak powiedziałem, tak musi być. Więc płotka. Więc tak powiedziałem, tak też zrobię. Rybkę wypuszczamy. Zwijamy sprzęta. Bo idziemy na stykankę za szóstym gatunkiem z dzisiejszego wypadu, czyli za okoniem. I okej. Dobra. Okej. Tu bym kilka razy poprzerzucał, ale nie mam zanęty. Tak to podsypał i na pewno by coś się tu złowiło. Ale idziemy za okoniem. Za okoniem, drodzy Państwo, idziemy. Tylko zobaczymy, czy miejscówka będzie wolna. Będę chciał, tak wcześniej powiedziałem, złowić szósty gatunek na dżownicę, które zbierałem z rana. Okej. Widzę, że jest wolne. Jest w pytkę. Więc cicho siądziemy i przerzucamy jedną wenteczką zestaw. Będziemy przerzucać z tej strony. Pawie, jak słychać. O. Tu se siądziemy cichutko i będziemy łowić z tej strony. Okej. I zarzucamy za
Stasiakiem. Rozłożymy cichutko sprzęta z przyczajki, tak żeby tego nie poproszyć, co tam jest, jak jeszcze coś tam jest. Okej. Grunt nieduży. Ściągniemy pinkę i założymy robaki. Zobaczcie, jakie ładne. Nie żałujemy, zakładamy tłustego grubaska. I czajmy się na okonia. Na okonia, drodzy Państwo, na okonia. I jak się stoi. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jakieś okonia zaliczę. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, czy pyza zaliczy okonia, czy zostanie bez szóstego gatunku dzisiejszego połowu. Dobrze, wędkujemy. Coś mi tam pyka, pyka, pyka i mi się wypykało. Zobaczcie. Pykało, pykało i się wypykało. Okoń zaliczony, nieduży, ale jest. Teraz musimy go odhaczyć. Okej. Okej, płynie. Mamy z powrotem, podniosę grunt i z powrotem zarzucamy za jakimś większym okonkiem. Dobrze. Okoń zaliczony, szósty gatunek jest, ale czekamy na więcej. Jedzie coś, chyba jakiś maluszek. Zobaczymy. Zobaczcie. Jest drugi pasiak. Drugi. Wraca i zmieniamy robaczki. Zmieniamy robaki na świeżego. Założymy grubaska świeżutkiego, który wylazł z podziemi z samego rana. Była kwestia tylko je pozbierać. Jak widzieliście, same się prosiły o zabranie. I teraz może z tej strony rzucimy i wędkujemy. No ten to już byk, ale ryba to ryba. Zobaczcie, jaki maluszek. Dobra, odczepiamy. I zakładamy świeżego robaczka. Fajny odjazd, co mamy. I kolejny drobny okonek. Zabawa jakaś jest, ale czekam na te większe, na te większe. Czekamy na króla stada. Więc czekamy, czekamy i czekamy. Ale miałem branie. Ale zanim kamerę włączyłem,
Myślałem, że szczupak obciął, ale nie, nie. Zestaw jest. Okoń był, ale się nie zapiął. Nic się nie dzieje. Wędkujemy dalej. Zakładamy drzownicę. I rzucamy zestaw. Ogień. Dobrze. Jedną wędką obławiamy, bo tylko jedną mamy dzisiaj. Trochę tu, trochę tam. Tak, żeby różne gatunki ryb złowić. Więc teraz na czerwonego za okoniem. Może jakiś jazgarz się skusi, zobaczymy. Więc czekamy na jakiegoś fajnego okonia. Dobrze. Coś tam przytopiło, ale to ma jechać. To ma jechać. Więc czekam dalej. Chmurki jakieś idą. A my jeszcze wędkujemy z godzinkę. I stąd już zakończymy tą dzisiejszą imprezę. Oto z tego miejsca, na tym miejscu zakończymy wędkarskie zmagania na Czarnej Nidzie. Kolejny taki. Wędkujemy dalej. Ostatnią rybkę dzisiejszego wypadu i zawijamy się na przystanek. Będziemy czekać. Zobaczymy, czy bus, czy jakiś autobus. Zobaczymy, co będzie jechało, bo jest dużo kursów odwołanych. Dzieci po prostu mają wolne, więc zmniejszyli kursy autobusów. I zobaczymy, co będzie, ile będziemy czekać i czym wrócimy. A na tą chwilę jeszcze wędkujemy i czekamy na ostatnią rybę dzisiejszego wypadu. 10 minut, ostatnie. I będziemy kończyć te dzisiejsze zmagania. Na razie nic nie pyka. I widzicie, drodzy Państwo, udało się złowić to, co Wam pokazałem na filmie. I pomału kończę. Cóż, sieć, pierwsza miejscówka.
kleniki, jelec, jelczyki, płotki, na drugiej ładna złota rybka, czyli jazia. I tak to wyglądało. Teraz czekam na ostatni odjazd, rybkę na zakończenie dzisiejszego ciągu, tak jak sobie zażyczyłem, może się spełni. No i zobaczymy. Więc drodzy Państwo, widzieliście jak to leciało na moim filmie. Takie ryby brały w takich miejscach. Maseczkę tą z okularami założyłem po to, aby nie wdychać z kopalni pyłu przy dużym wietrze. I po to mi była maseczka i gogle, okulary dla bezpieczeństwa, żeby nie wdychać tego pyłu. I tak to leciało. Teraz czekamy na rybkę, więc szybciej weźmiesz, szybciej cię wypuszczę. Na co czekasz? O koniku. No zobaczcie. Drodzy Państwo, tak sobie wymyśliłem, tak jest. Nic dodać, nic ująć. Ryba zaliczona. Chciałem ostatnią rybkę. Jest ostatnia rybka. I drodzy Państwo, kończę. Jadę na Kielce. Jeśli się podobało, łapka do góry. Jeśli nie, łapka na dół. I zobaczcie. A widzom, którzy są ze mną na dobre i na złe, jeszcze raz po stokroć dzięki, dziękuję Wam, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. A więc jedziemy na Kielce. Do następnego. Siema, Pyza. I pamiętajcie, nowi widzowie, zasubskrybujcie kanał, będziecie śledzić mnie na bieżąco. Narka, siema. Dobrze.